Siemaneczko, pierwszy film po powrocie, jest nowy akumulator do Kanama, jest nowe GoPro. Ojej, aż nie wiem o czym mówić. Powiem wam, po powrocie z tych wakacji to się czuję jakbym z jakiejś, nie wiem, kapsuły się obudził po tygodniu. Jak wczoraj wróciłem, chyba o 15 zjadłem obiad, położyłem się spać, to wstałem dzisiaj o 8. I tyle w głowie. Nowa kamerka GoPro. W końcu, zaraz wam pokazuję, odpalamy. To już w sumie ostatni film, jaki nagrywam, bo nagrywałem 8-kami, 9-kami. 10 nie nagrywałem, ale sąsiad miał to, widziałem, że jakość była sporo lepsza. Było chociaż widać, co człowiek otworzył, a nie jak zawsze. Najbardziej jestem ciekawy jakości w tej kamerce. Jest powiększona bateria w wersji dla, chyba specjalnie dla nas, bateria GoPro wersji Enduro. Kurczę, teraz ją wyjmę. Która niby trzyma o 38%, dobrze mówię, prawie 40% dłużej niż taka seryjna, a najlepsze jest to, że ona pasuje też do 10 i do 9. Lux. Zaraz ją sobie włożymy. Oprócz tego, że mamy to stabilizację, mamy też nową matrycę, która jest powiększona i podobno lepiej sobie radzi w świetle i w nocy. I coś tam było o GoPro, iż ma jakieś tryby nocne. Jestem ciekawy, jak ona będzie w nocy nagrywała. Dobra, zerwiemy sobie to. Kurde, muszę pozamawiać szkła hartowane, bo znając moje szczęście, to już to jest niby wymienne, ale jak to się odkręca? A dobra, idzie, ale ciężko. Dobra, bo zaraz mi to wpadnie, coś się tak odkręca, jakby było nasmarowane. Zobaczymy w ogóle, jak tu z aktualizacją zaraz będzie, czy to trzeba od razu zaktualizować, czy nie. Nawet nie wiem. Dla takiego przeciętnego zjadacza chleba jak ja, to najważniejsze, że będzie bateria dłużej trzymała. No i na pewno, że jakość będzie jeszcze lepsza niż była. A już wam powiem tak, jak nagrywałem 8 po 9, to od razu ludzie zaczęli pisać, że trochę gorsza jakość jest. W 10 kolega miał, no to widziałem u niego na samym filmiku, że jest jeszcze lepiej jak w 9, a w 11 no to powinna być petarda. Aczkolwiek nie od razu mogę ogarnąć, chociaż to w sumie dość automatycznie wszystko idzie, te tryby nagrywania. Nawet nie wiem, czy ona się odpali, bo nie ładowałem jej ani nic. Dobra, odpaliła się. Jeszcze się trochę boję o kartę pamięci. O pierwsze, co się pojawia, to od razu aktualizacja. Nie wiem, czy mogę to pominąć, czy muszę od razu to robić. Który dzisiaj w ogóle jest? 6, 10, chyba tak jak pokazuje. O, godzinę nawet chyba też dobrze. Nie wiem nawet, czy dobrze pokazuje. O, dobrze. 4K, 5K. Wyjdzie, że moja karta pamięci 64 giga, to nie wystarczy na 10 minut nagrywania. W ogóle patrzyłem, to ta kamerka obsługuje kartę 512 giga. Gdzie prędkości zapisu i odczytu są 5 razy szybsze niż w tej mojej teraz. Dlatego się trochę martwię, bo kurde, w tych rozdzielczościach moja karta pamięci z tej kamerki, co mam tu teraz włożona, może nie dać rady. Jeśli w ogóle chodzi o co tu dostajemy, kabel do ładowania, jeden przylepiec, to na razie będę miał rezerwowy, bo mój się jeszcze nie urwał, mocowanie i to, i chyba tyle dostajemy. No i ten fajny pokrowiec, to w sumie w 8 go nie miałem. W 9 i w 10 nie wiem, czy był taki, może był już. ...83% od razu bateria naładowana, nieźle. Co my tu jeszcze mamy w sumie, zobaczę. O, naklejki dwie z GoPro i jakieś instrukcje obsługi. Akcesoria z 11 pasują do 10, na przykład ta powiększona bateria będzie pasowała też do 9 i do 10. No dobra, jeśli chodzi o te ustawienia wideo, to teraz nie wiem, które tu wybrać, bo są hardkorowe. Powiem wam, że jak tak się patrzy w to i patrzę normalnie oczami, to nie wiem, czy na kamerce nie widać jeszcze więcej, bardziej szerzej niż normalnie, jak człowiek patrzy oczyma. Bez kitu. Albo są paski po bokach, albo na górze. Nie wiem, która obróbka będzie dobra do YouTube'a. Trzeba będzie jakoś próbę zrobić przed tym wrzuceniem tego, bo jest zagadka. 4K 60 fps. O, no i z przodu też mi się przestawiło.
To fajnie, bo można z przodu zobaczyć, jak przypadkiem jest, że, znaczy z przodu, albo ktoś nawet może zobaczyć, jakie macie ustawienia, a nie jak kiedyś, że ktoś nagrywa timelapse i nawet o tym nie wie. Idę sobie zmontuję ten filmik z GoPro 11, której uczę się dopiero obsługi. I to był w sumie ostatni film, jaki zobaczycie ze starej kamerki, aktualnie z 8, a teraz będę z 11. Bądźcie wyrozumiali, bo pierwsze filmiki mogą być trochę niedopracowane, bo mam ustawienia w ogóle pod inne rozdzielczości. Muszę teraz sobie poczytać, jak to poustawiać, żeby była jak najlepsza jakość, ale też, żeby nie przesadzić z tą pamięcią, bo zrzucać 200 GB co wyjazd, to też trochę przesada by była. Nowa akuma przyszła, ciężko było ją kupić. Wiecie, że są akumulatory do tego kłada nawet po 1400 zł. No kupiłem taki budżetowy, ale też nie był tani, masakra. To nie są już ceny, że się kupowało akumulator za 150 czy za 200 zł. Dobra, zakładamy, zobaczymy, czy odpali, bo na tym, co jest teraz, to chyba już nie daje w ogóle znaku życia nawet ten kład. No. Akumulator jest do zera padnięty, zakładamy nowy i bardziej mam ochotę kładziszem pojeździć, bo już tyle czasu nim nie jeździłem. Do następnego filmu. Już z GoPro 11.